Dobrze. Będziemy dzwonić do dyrektora, żeby przyjechał też na 8:30. Dyrektora nie będzie, to mogę się i przeziębić. Ale jestem tutaj 24 godziny na dobę i wiem tutaj nam bezpieczeństwo, daję i opiekę. I po prostu mi żądamy przywrócenia. Niech pan prezydent nie odwraca nas na drugi tor po prostu jak worek kartofli. No jak to przecież ja jestem 24 godziny na dobę i wiem tutaj bezpieczeństwo nam zapewnia. A pan prezydent odwołał go po prostu dobrą osobę, dobrego człowieka, bez naszej wiedzy. Panie prezydencie, a co pan wie o problemach domu pomocy? Czy pan od swoich wyborów zjawił się z nami porozmawiać? Właśnie. Panie prezydencie, pan z kota ogonem odwraca. My chcemy przywrócenia miłego. Wybory to były pana prezydenta, a my nie chcemy przywrócenia, a nie wyborów. Chcemy przywrócenia pana Stanisława Miłońskiego na redaktora domu. Żeby wszyscy słyszeli na ten temat, nie dowiedziemy. Panie, który by dyrektor panu wziął ze stołówki i bez człowieka na wózku wybitego? Pan nie wie, co to komunista? Komunista to jest, może pierwszy komunista to był Chrystus. Ale Chrystus wierzył w Boga, a komuniści nie wierzą. Chciał działować, jest strasznie, że pokażę, żeby później. A jak kierowniczka się nazywa? Prawa. A ona również założyła co tutaj? Spółkę. Nie, ma być, spółka. Bo to jest prawda. Nie chcemy obchodzić się prawdą. Proszę państwa, czyli fałszywym. 8:30 jutro jestem i tyle, ile będziecie chcieli, tyle będziemy rozmawiać. Ale nie, temat mamy panie jeden. Prezydencie, proszę powiedzieć, z kim pan prezydent jest? Nie sam? Z kim jutro pan prezydent zamierza? Wiecie, no. Tylko sam. Nie, pan prezydent sam to nie. Tylko sam. Nie, bo pan prezydent mówi, że przyjedzie z naszym dyrektorem. Nie wiem, czy przyjadę z dyrektorem, ale dyrektora zaproszę. Czy on przyjedzie swoim, czy razem? Z mojej strony dzisiaj będą telefony do pana dyrektora z tą propozycją, żeby jutro 8:30 tutaj razem. Tak, rozumiem. Nie, jakbyście bez dyrektora, to już dzisiaj byśmy rozmawiali zamiast stać, ale chcecie z dyrektorem, będzie z dyrektorem. Tak, no, dobra. Dobrze. Najlepszego. Wszystkiego dobrego, do jutra, proszę państwa. Ale czekamy na powrót dyrektora. Dobrze. Żądamy po prostu, bo to jest ten proces, że żądamy powrotu naszego dyrektora Stanisława Miłońskiego, żeby pan prezydent przywrócił go na to stanowisko. W związku z podjętą decyzją odwołującą pana Stanisława Miłońskiego z funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, pracownicy Domu Pomocy Społecznej powołali komitet protestacyjny. Postulat komitetu protestacyjnego brzmi: nie zgadzamy się na odwołanie pana Stanisława Miłońskiego z funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce przy ulicy Rolnej i żądamy natychmiastowego przywrócenia pana Stanisława Miłońskiego na funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Nadmieniamy, iż w dniu dzisiejszym, to jest 16 marzec, została wprowadzona akcja protestacyjna na terenie DPS-u i w przypadku niezrealizowania naszego postulatu podejmiemy wszelkie inne formy protestu i nie wpuścimy żadnego innego PO dyrektora. W trosce o dobro przede wszystkim mieszkańców i pracowników DPS żądamy spotkania z panem prezydentem w dniu dzisiejszym do godziny 12 na terenie naszej placówki. W dokumentach złożonych do pana prezydenta jest szereg podpisów, wykaz podpisów mieszkańców, że żądamy powrotu pana Stanisława Miłońskiego na dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Podpisało nam, muszę powiedzieć, ile mieszkańców, bo jest to bardzo ważna informacja. Podpisało nam 150, znaczy mieszkańcy to zbierali i uzbierali 153 podpisy. 153 podpisy. Kolejna lista, którą załączyliśmy do pana prezydenta, to jest lista podpisu pracowników. Pracuje u nas 124 osoby. A tu było 84 lub 6, teraz mogę. Przepraszam. Podpisanych jest pracowników. Boże, bodajże 86, ale a lub 4. No tak, dlatego chcemy przywrócenia pana dyrektora Miłońskiego, czy był dobrym gospodarzem i mieliśmy jako osoby chore, niepełnosprawne, mieliśmy zapewnione bezpieczeństwo i opiekę pod każdym względem medycznym i w ogóle.
czuliśmy się bezpiecznie i tego. A teraz odebrali nam po prostu i tego. Potraktowali nas po prostu jak worek kartofli po prostu i tego. I żądamy przywrócenia po prostu i normalności, tak jak było przedtem. Za rządów pana dyrektora Miłońskiego. Tam jestem 12-letnią mieszkanką tego domu, pochodzę z Zbyszkowa. I padło tu pani, od pani pytanie pada od państwa, dlaczego chcecie przywrócenia? Dlatego, że w motywacji tego pisma nie ma żadnego motywacji prawdziwej. Tam nie wiadomo, co to jest napisane. Wiecie co, nie jestem złośliwa, ale to pismo to bym mógł organ ścigania zbadać. A jakie pismo? Nie wiemy. Nie wiemy. A właśnie, dlaczego motywacji nie mamy? Zwalnia się oszczercoz, czy kogoś mówi. A jaki był dyrektor? Dla nas bardzo, a przede wszystkim, ja miałam dwa lata temu z ministerstwa, to mówcie jaki był, bo to z ministerstwa miałam dwóch panów, i też mi się tak zapytano, i tylko powiedziałam tak, gospodarz, gospodarz, i jeszcze raz gospodarz z wykrzyknikiem. Jeszcze bardzo dbałem dyrektora, był opiekunem dla nas wszystkich, owszem, dla personelu, jak i dla mieszkańców w szczególności, otwarty w ogóle na cudzą krzywdę. Tak jak tutaj są przecież ludzie upośledzeni. Naprawdę wspaniały opiekun. To był opiekun naprawdę z wielkim wykrzyknikiem. Przy tej bramie będziemy trwać, dopóki nie wróci pan dyrektor Miłoński. Tu można słów mówić tysiące. Sumienny, uczciwy. Sumienny człowiek. Pracowity przede wszystkim, dba o wszystko. Przez tyle lat przecież żadnych kłopotów nasz dom nie ma. Wspaniale funkcjonuje. Wyposażenie jakie jest. I można mówić bez końca.